Pani, ostatnio był filmik, więc dzisiaj też będzie. No i co taki jeden dzień nie będzie filmów. Jezus, jak mnie to swędzi z tyłu wszystko. Czyli tak, dzisiaj będzie o makijażu, taki króciutki filmik. 20 minut chyba będzie trwał. Tu jest taki pierwszy krem do rąk. I będę wam go wylewać na skórę. Albo tak będę go wylewać. Chyba przeterminowany. Czy kremy się przeterminują? Czy ja dobrze używam tego słowa? Nieważne. Tutaj najładniejszy chyba krem bananowy, którym się posmaruję. Bezpiękny. Po prostu. A jutro będę robiła mój dzienny makijaż. Taki piękny. I pachnie bananami, serio. I on tak nawilża. Ja sobie tak zawsze nakładam na ręce. Nigdy na czoło nie nakładałam. Na buzię, na czoło. I ostatni chyba krem. No ostatni, do trzeci. Jest to taki mini i one mi się kończą, te kremy w ogóle. I to jest taki malutki, przezroczysty. Taki mały, no trochę wam go więcej wycisnę, bo ciężko się go wyciska. Taki i chyba będziemy robić to tylko kategoriami. Czyli tak, dzisiaj będzie takie lepkie rzeczy, wiecie, a jutro będą takie suche rzeczy, czyli ogólnie makijaż. Też sobie tak nakładam, nie wiem dlaczego ja tak nakładam. Nie wiem, czy tylko ja jestem taka dziwna. I teraz kolejna lepka rzecz. I w końcu będą też takie do włosów rzeczy. No, takie trzy kategorie. Co się z nią stało? Taki różowy błyszczyk, sówka. Piękna. Balsam do ust. Ja kiedyś myślałam, jak pierwszy raz widziałam balsam do ust, nie wiem, czemu on jest pokolorowany, nie? Ręce do góry, nie wiem, on jest kim? Ty, nie jest pokolorowany, czy jest? Mój ulubiony. I taki, wiecie, taki normalny. Nie z jakimiś tam wielkimi, że podaje picie. Tylko taki normalny, zwykły. I jeśli... Czekajcie, ja coś muszę znaleźć. Gdzie ja to kładłam? Aha, dobra. To jest taki błyszczyk i jego się robi... Ja go sobie nakładam albo jak chcę nawiększyć usta, albo jak nakładam z paletki na usta sobie. Biorę na palec i po prostu sobie nakładam na usta. Ale ja się tu widzę w lustrze. O tutaj, o tutaj, o tutaj. Nie w ekranie tego kamery, tylko tutaj, bo przed sobą mam lustro. Czy coś jeszcze mam lepkiego? No chyba nie będziemy robić kategoriami. Czyli teraz... To jest rozświetlacz i on jest ładny. A to jest gold, ale czy to, co to jest? Nie wiem, czy to jest róż? Czy bronzer? Nie wiem, chyba róż. Ale nie wiem, czy bronzer, bo on jest taki bardziej brązowy. Aha, jeszcze mam błyszczyki z takich lepkich rzeczy, ale dobra, trudno. Takie coś z gubeczkami i tu jest takie lusterko. Widzicie, tu mam to lustro. Ale dziwnie. Tu jest lustro, jak widzicie. Hej. Ale, ej, i to odbija ekran. O Boże, dziwne to jest. Dobra, ale to trzeba otworzyć.
i tak to postawić. I ostatnia rzecz na mojej tej szczotka, zwykła szczotka. Teraz przechodzimy do najlepszej rzeczy ever. Co ja ją uwielbiam. Sprawdzę się z tym filmikiem, bo on 20 minut ma trwać. Pierwsza paletka to jest taka i to jest pastelowa strasznie. I ona jest śliczna, tylko na powiekach jest tak nie widzieć. Nie widać. To jest fioletowy, różowy, żółty i niebieski. Druga paletka, którą wczoraj kupiłam, bo paletki ja wczoraj dwie kupowałam. No ładne są. Wczoraj, jeszcze jutro będę robiła też jakiś z nimi filmik pewnie. Bo teraz taki będzie sezon na bardziej makijaże. No i to jest taka paletka. I na Instagramie będą, nie na Instagramie, sobie na szybko coś zrobię. Sprężę się. Coś wam pokażę. Dobra, już jestem. I to są takie kolorki. To są tak ustawione w górę. Nie wiem, czy je tak widać, bo one są takie mini. I to są cukiereczki takie. No, i też bardzo ładne. No i teraz ja śliną trzeba zmazać. Ty, ja je wymiksowałam, o nie. Schodź. To zeszło. Dobra. Kolejna paletka. I teraz ostatnio, co wczoraj kupiłam. Taka. Mówiąc szczerze, piękna. I też zrobię taki teścik kolorków. Bo ona jest śliczna. Wczoraj to robiłam godzinę. Takie testy. Bo ja ogólnie przykładam się do makijażu. Jeśli coś słyszycie odgłosy, to na dole mój brat gra w piłkarzyki. W takie, wiecie. Co jest taki stół i to są tacy piłkarze. I nie wiem, czy my mamy takie cyborgi Ronalda. Szybko to robię. I ostatni kolor. Ten ostatni tak się pomieszał z różowym trochę, ten. I to jest śliczne też, tylko no. Ogólnie to coś zauważyłam. Dobra, tak sobie patrzyłam. Oj. Po ostatnich woskach zostało. I teraz to też wymiksować! Taki borsukowy jakiś chyba. Ale tego za bardzo nie widać, na szczęście w kamerze wiem. I ostatnim. A jeszcze pędzelki zapomniałam pokazać. Na szybko wam pokażę. 8 minut trwa ten film, dobra. A trwa 20, pamiętajcie. Tu jest taki pierwszy, co był do tego dołączony. I on już jest brudny. Dobra. Takie czarne kilka ich mam. Takie czarne i nawet się... Takie czarne. I gąbeczka się najpierw nawet urwała. I tutaj są też pędzelki. Tu jest pędzelek. I tutaj taka mini, co była do tych pastelowych. I ostatnia. I to na dzisiaj chyba będzie koniec, bo te błyszczyki nie będę pokazywała, bo już pokazywałam. No i takie kolorki. Nie chcę się już ich sprawdzać. Jeszcze wam pokażę kilka rzeczy, no i kończę. Tutaj są takie, co dostałam od cioci.
Brokaty i ja je chyba będę używać do ust, czy jakoś tak. Gąbeczka bardzo miękka. I mam też mini, ale nie chcę się ich pokazywać. Takie coś. Takie gąbeczki mini. No i to będzie na wszystko. I lalka. I tak są jeszcze piękne naszyjniki w ogóle. I teraz to wszystko włożę. I zakończę filmik. 10 minut trwa. Ale tylko. Ja chcę, żeby tak zostało. Czyli tak. Pa! Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, jeśli chcecie. No i chyba do zobaczenia na następny. Ja tu się z tym męczę. No i do zobaczenia na następny filmik.